Dzień dobry, cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mafii 3. Słuchajcie, jedziemy sobie ogarnąć broń dla Kassandry. Broń dla Kassandry i ogarniemy sobie jakąś tam misję za chwileczkę fabularną. Weźmy sobie może to autko. Co się stało? Ej, parasolkę pani zapomniała, przepraszam bardzo. No, wyłaź. A dziękuję. Okej, tak jak mówię, ukradniemy tą broń, ewentualnie zrobimy jeszcze jakąś misję tam fajną sobie, fabularną. Ale co jak co, autko? Rzeczywiście. Daje radę. W miarę takie szybkie, naprawdę. Fajne, kurczę. Nie tak jak te rzęchy, co na drodze gdzieś tam jeżdżą. Jednak nie wiedziałem, że mam odblokowane te samochody. Dopiero przez przypadek sobie ten... Myślę, a jakieś tam autko wezmę w poprzednim odcinku. Nie, patrzę, kurde. Odblokowane. Nie wiem, jak to się stało, że ja tego nie zauważyłem wcześniej, naprawdę. Okej, mam nadzieję, że mam wszystkie te naboje uzupełnione. Nie jestem pewny. Sprawdzimy. Czekajcie, bo tu gdzieś ta ciężarówka jest w środku. Aha, wartownicy i tak dalej. Spoko. Teraz sobie ich załatwimy. Okej, po cichaczu. Jezus, jak on mnie widzi? O, zauważył mnie. Ale fajnie, idzie w tą stronę. Zaraz go będziemy mogli dziabnąć. Okej. Cisza, nikt nic nie wie. Cichutko. Okej. Jeszcze? Chyba nie. Mamy skrzyneczkę tutaj połączeniową, chyba w środku. A nie. Przepraszam bardzo, na zewnątrz jednak. Gdzie ona jest? Boże, z tamtej strony. No nic. Dobrze. Dostarcz ciężarówkę Kassandrze. Nie możemy tędy pojechać. Czekajcie, sobie ogarnę. Tak jak jestem prosto? No właśnie. Tutaj. To co ono mnie, kurczę, prowadziło tak dziwnie przedtem? Nie tym mostem, tylko tam gdzieś drugą stroną. Coś, kurde, jak zwykle zapomniałem, o, widzicie, ogarnąć. O, teraz. Dobra, tu. Pojedziemy sobie prosto. No i spoko. Dobrze, nas nikt nie goni. Ile my tu mamy do niej? 600. Tylko nie wiem, czego tutaj jest 600. 600 metrów? Nie wiem. tysiące mamy. No kurczę, żadnej broni takiej fajniejszej widzę, za tą kasę nie kupię. Ani ulepszeń. Za mało, kurczę. Te misje właśnie poboczne gdzieś trzeba by było robić. Częściej to ten. Okej, wróć do ciężarówki i zawieź dostawę. Masakra.
Trzeba stanąć w kółeczku. Okej, dostawa zrealizowana. Lecimy sobie do niej na górę. Dobrze. Ukończono. Okej, nie będziemy tego słuchać oczywiście, bo nie ma większego sensu. Chyba kolejna misja opcjonalna się odblokowała. Aha, my byliśmy tutaj u niej. O, patrzcie. A ja nie ogarnąłem. Spoko. Tylko po prostu drugą stroną gdzieś wyszliśmy. No chyba moje auto w ogóle zostało. Zobaczmy, zobaczmy. Tutaj takie czerwone coś ładne stało. O nie, czarne. Łe. Czyli jednak trafia w miejsce oddania. Fajnie. Tak to powinno być. Super, super, super. Dobra, tu nic nie mamy. Tam mamy też misję. Opatrzcie, kolejna się pojawiła. Okradnij ciężarówkę. Ile tych misji jest do cholery? No, z tobą one się pojawiają po prostu, czy co tu jest grane? Dobra, tutaj nic nie mamy. Tu nic nie mamy. Tu mamy gotówkę, to nie. Tu mamy jakąś misję. Dobrze, zróbmy misję odwita. Przysłuchaj starych kumpli. No dobrze, dobrze, zrobimy tą misję i pojedziemy sobie gówno zrobić, bo nie wiem, kurde, jakoś te misje takie... Co one mi dają? Co one mi dają? Kasy nie mam. Nie dostałem za tą misję, za tą broń. Nie rozumiem. Dziwne to jest. Ups. Dobrze, to mam kogoś przesłuchać. Tutaj mamy kogoś przesłuchać. Ktoś jest w środku. Aha. You're gonna tell me where I can find the councilman. Lucky's supposed to be playing cards here. Zabij, oszczędź. Dobra, oszczędźmy go. Aha, czyli ten koleś teraz ze nas pracuje, a ten, co żeśmy go dziabli, to... Żyje? Albo nie żyje. To niby dla nas teraz pracuje ten. Weźmy sobie apteczkę przy okazji. Skrzynka połączeniowa tam jest, się świeci. Dobrze. Zabij jakiegoś heta farciarza, Carbonaire. Dobrze. Wszystkie cheaty to farciarze, nie? Znaczy Ducha Subana. Dlatego nie gram w CS-a, pierdziele. Człowiek tylko denerwuje i nic z tego. Nic z tego się nie ma. Czy w ogóle ogarnąć sobie ten, to konto steamowskie. Tam gdzie miałem tego CS-a, gdzie graliśmy wspólnie tam. Na tym głównym koncie. Dużo tam mam rzeczy. Takich droższych, jakieś tam noże, nie noże, takie rzeczy. Zastanawiam właśnie, czy to gdzieś sprzedać po prostu na Allegro, czy komuś. Będę musiał zastanowić, jak to ogarnąć. No mówię, troszkę pieniędzy tam siądzie z tego, z tych itemów. Właśnie, może te pieniądze przeznaczę na coś ciekawego. Nie głupie by to było, na przykład, nie wiem, konsolę bym sobie jakąś kupił, dołożył, wiecie, za te pieniądze.
I sobie konsolkę sprawił. Kurde, nie głupie. Czy ja tędy wyjadę? No niekoniecznie. Ale tędy już prędzej. O. No, myślę, że z tych itemów z CS-a z 5-6 stóp by siadło. Może nawet więcej. To akurat by jakaś konsolka może wpadła. Ciekawa. Trzeba będzie pomyśleć. O matko kochana, co tu się stało? Czemu to auto lata? Ja nie wiedziałem, że auta w mafii potrafią fruwać. A to ci dopiero. Dobrze, ale tak, plany planami. My tutaj mamy do zabicia też kogoś w planach. Gdzie ty jesteś, panie kolego? Czekajcie, tu mi się coś nie podoba, tu za dużo gości. Tu jest na każdym rogu, widzę ktoś. Okej, jednego mamy. Dobrze, weźmy sobie broń. Ej, tu mnie ktoś zauważył. Jakim cudem? Przecież tu nikogo nie ma. Stryk. Dobrze, tutaj jest koleś. Ktoś mnie widzi, ej no. Jak to możliwe? Dobra, leżę. Czy mamy jego przesłuchać, czy kogo? Mamy go zabić. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że tego zabiłem. Ale gdzie jest ten koleś? Ej, no przepraszam bardzo. A może ja mam zaczekać na tego kolesia tutaj gdzieś? Kurde. Czekajcie, tu coś musi być. Tam coś jest na zapleczu. Jednak. Okej, szybka akcja. Boże, to było naprawdę szybkie. Same hedziki. Ale jak pięknie siadły. Wróci do Vita. Dobra, wróci do Vita. Tutaj mamy pewnie do niego wrócić, tak? Dokładnie, my na razie tam nie będziemy do niego jechać. Pojedziemy sobie tutaj zrobić misję. Ja mam autko tutaj. Dzień się robi, można misje fabularne podziałać, nie? A do Vita przy okazji podjedziemy. Jak zrobimy ewentualnie jakieś jeszcze dla niego misje, to może wtedy tak wszystkie naraz po prostu oddamy. Może to będzie dobry pomysł na te misje cholerne, poboczne. Hopla. Zobaczcie, nawet jak teraz auto skacze gdzieś na wybojach, to nawet wtedy mi nie zacina. Jak to, kurde, format potrafi naprawdę wiele zdziałać. Ale ten komputer musiał im strasznie być ten... strasznie zarąbany mułem, ale to strasznie. Takimi dziadostwami, naprawdę. Porozmawiaj z kimś tam, okej.
Dzień dobry, prywiet. Long way from Point Verdun, aren't you, Bear? Decided it was time to branch out. Not really a lot for me in that organization anymore. So what's your new line? Mind-melting narcotics. And I hear the best are coming out of Frisco. PCP. And it's cutting into my business. Okay. So where's the operation? Beats the hell out of me. But a while back, Miss Olivia Marcano hired a top-notch chemist named Bobby Bastian. Tasked him with upgrading her operations, which will make it impossible for the small-time cooks to compete. Hell, they even got taxis delivering their shit. If I can get to Bastian's dealers, maybe they'll give him up. Tell me something I can use against him. That ain't all. Word is Miss Marcano brought in a couple other eggheads from San Francisco. Get rid of them, and Bobby Bastian's gonna find himself nice and fucked. On some of Bastian's guys, and maybe they'll tell you something useful. Okej, okay, spuść łomot jakimś tam ludziom. Usługa tosówkarza dostarcza. Aha. Zabij dealerów, których spotkasz na ulicy. Mhm. Otwórz mapę, wybierz cel. Czyli to są oni. Ej, tu mamy jakiegoś obok siebie. Coś większego. Dobrze, dobrze. Już pomału się tak, widzicie, przełamuje, że tak powiem. Do tego nagrywania znowu. Jak to jest długo nie nagrywać, kurczę. Człowiek nie wie nawet, jak się ma zachować, naprawdę. Jeden kurwa wartownik idzie, no tak go miałem na talerzu. Ilu jest wartowników? Jeden. Okej, jeszcze jeden. Kurde, jak się ruszają, to ciężko mi jest trafić w nich, ale tak to to. Easy. Easy hedziki się dają. Tell me about Bastian's PCP business. We've been moving the speed around town using taxis. O kurde. The boss was keeping the cash drops in the dispatch garage. Do biznesu. Dobra. Thanks. Nara. Nie no, takich gości to ja nie lubię. Także jeżeli kogoś nie lubimy, robimy w ten sposób, ale tylko w mafii, pamiętajcie, w życiu nie. Dobra. Mamy ogarnięte. Kolejnych mamy tutaj, ale pojedziemy sobie najpierw... Może tu? Po kolei, jedziemy po kolei. Robimy wszystkie misje, a później naraz oddamy. I tyle. Kurde, wcale nie takie szybkie to auto. A czemu tu świadek dzwoni na policję? Co? A co ja zrobiłem? Przepraszam panią bardzo. Nie wiem, dziwne to było. Zadzwoni na policję, nie wiadomo dlaczego. A nikogo nie przejechałem, ani nic. Dziwne. Dobra. Jak se dzwonią. Porozmawiaj z kimś tam. Aha, czyli też kolejne misje nam pewnie da. Tak samo jak ten przed chwileczką koleś, to tak samo ten. Nie wiem, czy dobrze pojechaliśmy. Czekajcie, tu. Czy my tu wejdziemy? Wejdziemy, okej. Okay. Czyli tak bardziej od zaplecza. Od dupy strony, ale... Trudno. No, idź dalej. Czemu nie chce iść? Lincoln, co ty, kurde? Ej, no, Lincoln mi się zaciął przez chwilę. Nie mógł się ogarnąć, którą stronę będzie szedł. I figured Johnny was lying when he said he had a friend. The cloak and dagger act's a bit much, though. You know Donovan? You could say that. I'm a special agent with Treasury.
The IRS is looking into Olivia Marcano. Pretty sure she's smart enough to pay her taxes. I'm investigating a man who works for her, Chester Moreau. From what I've been able to piece together, he finances the Southern Union. Figured those racist fucks had factored into this somehow. Man I'm after, Remy Duval, is a grand poopah or some shit. Whatever the connection, it's deep, it's secret, and it's bringing in a lot of money. Much more than you'd expect from a territory like Frisco Fields. The Bureau looked into it for a while, but no one's talking. Trust me, I get my hands on one of those bastards, he's talking. I thought as much. Only thing we have is that the Southern Union's got stashes of propaganda scattered around the neighborhood. Might not seem like much, but you hit those, you'll get the attention of the people who matter. Yeah. Moreau starts losing money, he's gonna want to know why. I'll be back once I have something actionable. We're talking around here. I think you're gonna... Chester Moreau. Dobra, tutaj już mamy ogarnięty, nic temu na więcej nie powie. Co skończyłem? Aha. Okej. A co to jest to autko czerwone? Zabij, o co tutaj chodzi? Czy to jest policja? Chyba. Dobra, tu mamy kolejne misje. Jesteśmy tutaj. Ale od tej typiery nie jest tego dużo. Raz, dwa. Nie, dwa. Okej. To możemy jechać sobie tak. Możemy jechać zrobić to. No. O. Możemy jechać sobie to zrobić. I się wrócimy. Ale czemu ja mam zabić policjantów? O co tutaj chodzi? Dziwne. Dobra, tu mamy przesłuchanie. Dwóch tylko? Stój, 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 halo, halo. Nie pojedziesz nigdzie. Okej. O kurde. Do takiego przesłuchania to ja nie lubię. Teraz będzie nieźle. Boom. Ukończono. Zwerbujemy? Nie no, spacja. Zrobimy tak, bo... Kurde. Serio. Ale ta policja jest głupia. Ja pierdyle, tym się nie da jechać. Okej, Hedzior. Czekajcie, można jakoś się pozbyć policji? Niedostępne. Lipa. No nic, będziemy próbować uciec. Nie lubię uciekać gliną. Ciężkie to jest, kurczę, im czasami uciec, naprawdę.
Aha, to jest ten taksówkarz cały. O kurde, palę się. Zaraz zginę, no kurde, zaraz zginę. Szlak by to trafił. Co tu się dzieje? Dobra, spierdzielamy. Co możemy tutaj teraz zrobić? Tu jakąś misję. Tu mamy jakiś PCP. Prowadzi nas tutaj misja. Ale strasznie duża strefa. Kurde, widzieli. Oj, znowu. Gdyby nie to uderzenie, to bym pewnie uciekł. Chociaż może. Dobra, uciekniemy. Oj, tu miałem skręcić, cholera. Na pewno tutaj? Aha, bo pod mostem gdzieś tam chyba. Tak, tu się gdzieś chyba pod te mosty wjeżdża. Wujaszek James. O, jest coś tam. Dobra, jak wygląda sytuacja? Zamo, tak średnio. Weźmy sobie to, i tak ma tłumik, i tak ma tłumik. Moglibyśmy spróbować. Tak, o. Jeszcze jeden kolej został. Dwóch. Okej. Co kurwa z workiem na łbie? No i dobra. Sprawa załatwiona. Czemu tutaj to kółko się cały czas pokazuje? Tutaj mamy misję, tu mamy misję. Jedziemy kolejną. Bardzo dużo teraz mi się tego pojawiło, naprawdę. Łącznie jakby te zebrać dwie, no to jest dużo tych misji, ale porobimy. Tutaj policja, nie wiem czy się zagrują? Chyba nie. A czemu strefa nie znika? Możliwe, że coś się po prostu zbugowało. Oho, tu kolejni. Ale tak, my musimy dostać się za centrum handlowe. Tak, ewidentnie za centrum gdzieś. Oho. Mamy tutaj wartownika na blisko. Jeden wartownik jest, okej. Ale na daleko. Nie wiem, czy nie, czasami nie zabiłem. Nie wiem, czy czasami nie zabiłem dobrego gościa. Znaczy nie dobrego, no niewinnego, ale trudno. Okej, przeładuj. Okay,
Dobrze, tutaj mamy kolejną misję obok, zaraz. Tylko to jest, widzicie, to jest od kogoś innego. Jedną misję mamy od tej babki, drugie mamy misję od... tego kolesia. I kurde, tutaj strefa teraz się... utrzymuje. O, to się zbugowało. Jednak... w środku są. I coś tam mamy do rozwalenia chyba. On się położył. Chyba mnie usłyszeli, ale to nic. Jeden koleś jest tylko. Czy jednak ich jest więcej? I to chyba narkotyki robili. Wartownik, o fuck. O nie, o nie, o nie, gdzie on jest, gdzie on jest, jest chyba w środku. Kurde. No to jestem w dupie. Jasna cholera. No, przybyło wsparcie. No trudno. Trzeba sobie z nimi poradzić. Co to, wszyscy? Pościg odwołany. No nareszcie. Dobrze, tutaj mamy kolejną misję. No i te taksówki cholerne jeżdżą cały czas, no. Jak się przypatrzyłem tam w prawo, w górę, czy... może by się udało gdzieś tam przejechać, ale niekoniecznie. Dobra, może jeszcze coś spróbujemy... ogarnąć jakąś misję. Tu mieliśmy? Aha. A to nie, to nie. To mamy oddanie później, jak już uzyskamy te zniszczenia na poziomie tych tam iluś tysięcy, to dopiero wtedy. Kurde, ci też są w środku, serio? Dobra, tu się możemy włamać ładnie. Nie to. Ciągle się mylę, że na taby. Nie wiem, z jakiej mi to gry zostało i ciągle się mylę. Kurde, ale bym... teraz się wyrypał. Okej. Okay. Tam ich jest dużo, bardzo dużo. Czemu pani tutaj przyszła? Co ta pani chce?
Ach, kurde, byłem blisko. Okej, tego mam przesłuchać. You want to live? You tell me all about Chester Moreau's operation. Get your belly ass supermarket. There's something going on there after hours. Whatever it is, Mr. Moreau's trying to keep it real quiet. Uh-huh. You answer to me. Okej, zwerbowaliśmy go. A mogę go zabić teraz? Nie mogę. Dobra, broń chowamy. Gdzie ja autko dałem, bo nie pamiętam. Chyba z przodu gdzieś, nie? Czy ja do tyłu wjechałem? Aha, tu jest. Dobrze, co mamy, kochani, następne? Mamy wrócić? No niekoniecznie chyba tej... Ja bym pojechał tutaj po kolei porobić tę misję. Zobaczcie, zaraz jedno obok drugiego jest. Ale myślę, kochani, że to zrobimy już w następnym odcinku, a to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie oczywiście o łapce w górę. No i słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć!